Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na podcaście ANJ. Ja nazywam się Pan Jay i jestem wielkim fanem oryginalnej serii Stalker, oryginalnej trylogii. Są to gry mojego dzieciństwa, mam bardzo duży ładunek, że tak powiem, sentymentalno-nostalgiczny z nimi. I chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami o Stalkerze drugim. Nie będzie to recenzja, ponieważ nie grałem w grę. Dlaczego nie grałem w grę, będąc tak wielkim fanem poprzednich części? Ano dlatego, że zobaczyłem, jak to wygląda na premierę, interesowałem się recenzjami i stwierdziłem, że nie chcę wchodzić ponownie do zony, mając taki ładunek emocjonalny i wspomnieniowy. Nie chcę, żeby mój następny styk z zoną był tak chropaty i niedopracowany, jak ta gra wygląda aktualnie. A jeżeli ktoś się interesował tematem, to doskonale sobie zdaje sprawę, jak gra wygląda na ten moment. Jest zabugowana, zgliczowana, nie chcę powiedzieć niegrywalna, aczkolwiek też słyszałem przypadki o tym, że nie można na przykład kontynuować questów, bo NPC, z którym musimy pogadać, albo go w ogóle nie ma na mapie, albo gdzieś się zbugował pod teksturami. Także można by powiedzieć, że czujemy się jak na starych śmieciach, tak? Bo pierwsze premiery tych Stalkerów też były dalekie od ideału, mówiąc delikatnie. Więc to, co ja chciałbym dzisiaj zrobić, to podzielić się moimi obserwacjami jako osoby o dosyć dużej wiedzy na temat serii, osoby stojącej na ten moment z boku i patrzącej na to, co się dzieje, no bo tak jak mówię, nie grałem. I też dać trochę swoich przemyśleń, jak może wyglądać przyszłość tej gry. Więc zaczynając od no chyba największej bolączki, czyli od optymalizacji. Jest źle, miejscami jest nawet bardzo źle z tego, co ja widzę. Czy jest to zaskoczenie? No dla mnie na pewno nie. Tak jak mówię, pierwsze premiery pierwszych części też były... Na X-Rayu jeszcze były te gry, tak? Były zabugowane zawsze. Tutaj jest dużo większa skala produkcji. Mamy do tego nowy silnik, Unreal Engine 5, który też przychodzi, że tak powiem, z pakietem własnych rzeczy do optymalizacji i takich niuansów, nazwijmy to. I ja jestem przekonany, że optymalizacja w momencie od... Okej, powiem to inaczej. Gra wygląda... Teraz jest w najgorszym stanie. I będzie tylko lepiej. Optymalizacja będzie sukcesywnie poprawiana, będą patche, zresztą już zostały zapowiedziane. I o to się nie boję. Boję się o inną rzecz. Mianowicie słyszałem, nie wiem czy wy możecie to potwierdzić, ale słyszałem, że pewne fundamentalne mechaniki typu to sztuczna symulacja życia stalkerów i mutantów, czyli Alive, jak to oni nazywają, jest kompletny regres na tym polu względem poprzednich części. To najzwyczajniej w świecie mówiąc nie działa. Nie ma żadnej symulacji, mało tego, stalkerzy nam się spawnują na oczach postacie czy mutanty. Nie ma tego, że one mają rutyny w zależności od pory dnia i nocy, więc kompletny regres na tym polu. Kolejna rzecz, cała mechanika skradania jest no, najzwyczajniej w świecie niefunkcjonalna. I to są, tak jak powiedziałem, fundamentalne mechaniki, które ciężko będzie poprawić moim zdaniem jakimś prostym patchem, bo wymagałoby to tak naprawdę zaprojektowania i zaimplementowania ich od nowa. I od razu jak usłyszałem o tych problemach ze skradaniem się czy z Alive'em, to przyszedł mi na myśl Cyberpunk, ponieważ tam miałem bardzo podobne przemyślenia. Mianowicie, okej, oni optymalizację czy tam typozowanie czy takie pomniejsze bugi naprawią, spatchują, ale co z podstawowymi fundamentami, które w mojej ocenie były złe, na przykład skrócony prolog do postaci jednej cutscenki, czy na przykład cała policja, która wiadomo jak było na premierę. No akurat z policją już po tych wszystkich patchach udało im się to naprawić. Pytanie, czy tutaj GSC zrobi to samo z tym, z tą symulacją życia czy skradaniem. Zauważyłem również, że jest problem z publicznym wytykaniem niedoskonałości tej gry. Jeżeli, nie wiem, idziemy na Twittera czy gdziekolwiek indziej i mówimy, dobra, gra jest niegrywalna, BBB, bugi, nie mam w ogóle klatek, a mam najlepszą kartę graficzną, to od razu narażamy się na kontrargumenty ludzi na zasadzie, tak, ale wiesz, przez co przeszedł GSC, czyli deweloper, przez to wszystko i to w ogóle jest cud, że gra wyszła, w związku z czym nie masz prawa wypowiadać się negatywnie o tej grze. I powiem szczerze, że ten aspekt moralności i takiej empatii do twórców, do tego wszystkiego, przez co przeszli, jest bardzo interesujący, ale jednocześnie sprawia, że ciężko ocenić Stalkera
drugiego obiektywnie i tak na chłodno. Bo umówmy się, jeżeli to byłaby gra wydana przez kogokolwiek innego, na przykład przez Ubisoft albo przez EA i wyszłaby w takim stanie, w jakim wyszła, to gracze nie zostawiliby suchej nitki na niej. A z drugiej strony skali, nie można jakby wszystkiego wybaczać tej grze na zasadzie takiej, że deweloperzy są z Ukrainy i w ogóle, jeżeli, nie wiem, zaraz zrobią mikrotransakcje, zaimplementują, oczywiście tutaj gdybam, mam nadzieję, że to się nie wydarzy, jak tutaj zaimplementowaliby mikrotransakcje, nie wiem, battle passy, jakieś skiny za $60, żeby, nie wiem, do karabinku, to nie, spoko, inni też tak robili, ale tutaj GSC tak może, ponieważ, no, Ukraina, nie? I właśnie pytanie, gdzie dokładnie leży ta granica? Co możemy im wybaczyć w grze za to, że są skąd są i przeszli przez co przeszli? Ogólnie jak tak sobie o tym myślę, to Stalker 2 mógł przebić w moim osobistym rankingu Final Fantasy XV, jeśli chodzi o najbardziej turbulentny, że tak powiem, proces powstawania gry. Bo naprawdę to się ciągnęło od 2010 chyba była pierwsza zapowiedź Stalkera 2. Studio było w międzyczasie zamykane, otwierane, projekt był zabijany, wskrzeszany i tak w kółko, więc no tak, pod pewnymi względami można na to patrzeć, na sam fakt wyjścia gry, że to jest w ogóle cud, że doszliśmy do tego momentu po tych 14 latach bodajże, a wszystko inne nie ma znaczenia. Kontynuując jeszcze na chwilę wątek optymalizacji, tak jak wspomniałem, gra przeszła na Unreal Engine 5, co dla niektórych może być dobre, dla niektórych może być złe, jeśli chodzi o ten klimat takiego drewna oryginalnej trylogii, czy też Eurojunku. Eurojunk, jakby ktoś nie wiedział, to jest taka podgatunek gier wywodzących się ze wschodniej Europy, gier niedopracowanych technicznie, o małych budżetach, ale posiadających właśnie to coś w sobie, posiadających ten klimat. I w Polsce najlepszymi przykładami Eurojunku jest właśnie Gothic oraz oryginalna trylogia Stalkera. I naturalnie dwójka wygląda dużo lepiej przez to, że jest na Unrealu. Aczkolwiek ma też ten pakiet pewnych niedociągnięć związanych właśnie z używaniem tego silnika, jak na przykład mikroprzecięcia, tak zwane statery, czyli jest wszystko fajnie, chodzimy sobie po mapie, mamy, prawda, 60 klatek, jesteśmy zadowoleni, a tu nagle na pół sekundy albo na ćwierć sekundy nam spadają klatki do zera i to po prostu daje po oczach bardzo. No i kolejna rzecz, która jest już dosyć ikoniczna dla Unreala 5, czyli ta kompilacja shaderów, która się powinna dziać raz, tylko jak pierwszy raz odpalamy grę, a z tego co słyszałem, tutaj jest za każdym razem, nie wiem czy w głównym menu, czy ładując save'a. Więc też widać dosyć wyraźnie, że GSC miało problemy z zaimplementowaniem, w ogóle ze stworzeniem gry o większej skali i też z implementacją takich zaawansowanych technologii, jakim jest Unreal. I gracze wydają się rozumieć, że GSC porwało się trochę z motyką na słońce, jeśli chodzi o skalę tego projektu oraz stopień skomplikowania technicznego. I gracze są wyrozumiali, bo jest ciekawa sytuacja, jak sobie spojrzymy na przykład na Metacritic, to oceny krytyków tak zwanych są wyższe niż graczy, co jest no, ewenementem troszeczkę, bo zazwyczaj jest na odwrót, tak? Zazwyczaj oceny krytyków są zawyżone, a użytkownicy produktu, czyli gracze, podchodzą bardziej krytycznie, co może być przejawem tej taryfy ulgowej, nazwijmy to, czy empatii dla deweloperów. Swoją drogą bardzo fajnie jest obserwować reakcje ludzi na stan techniczny Stalkera na premierę, bo od razu widać, kto miał styk z serią wcześniej, a kto nie i dopiero teraz usłyszał o marce Stalker, bo troszeczkę głośniej poszło niż oryginalna trylogia tam 14 lat temu. Ci, którzy wracają do zony, mówią, tak, bugi, wszystko zabugowane, spodziewałem się dzień jak co dzień, ale i tak się świetnie bawię, bo czuję ten klimat, a klimat jest najważniejszy. Bugi spaczują prędzej czy później. A z drugiej strony mamy na przykład takiego Shiraku, czyli ogromnego youtubera anglojęzycznego, który gra w praktycznie wszystko na premierę, który twierdzi, że Stalker jest w gorszym stanie niż na przykład Cyberpunk i w ogóle płaci, żeby być beta testerem i w ogóle tragedia. Więc śmiesznie się na to patrzy po prostu, bo od razu widać, kto miał styk z Eurojunkiem, a kto nie. A mówiąc o klimacie, to docierają mnie same tylko dobre wiadomości, że został on zachowany, co jest niezwykle ważne, no w każdej grze tak naprawdę, ale zwłaszcza w takiej imersyjnej przygodzie z gęstą atmosferą, jakim jest Stalker. I pomimo zmiany silnika, pomimo tych wszystkich całego progresu technologicznego, to jest vibe i bardzo mnie to jara osobiście. Była to tak naprawdę moja największa obawa właśnie o zachowanie tego ducha, czy uda im się przez te wszystkie lata, przez te wszystkie perturbacje
czy jak w końcu ten Stalker wyjdzie, no już od paru tam dwóch ostatnich lat wiedzieliśmy, że to jest już kwestia czasu, co będzie z tym klimatem. I jest podobno bardzo dobrze. Jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy miał już okazję ograć i nie zraziły go bugi, to bardzo byłbym wdzięczny o potwierdzenie albo ewentualnie zaprzeczenie, jak jest właśnie z tym klimatem w komentarzach. Znaczy nie jaki jest klimat w komentarzach, tylko w komentarzach podzieliście, jaki jest klimat gry. Jeśli chodzi o przyszłość Stalkera II, to jestem bardzo dużym optymistą. Uważam, że pójdą drogą No Man's Sky, czyli będzie ta droga do redempcji, do odkupienia się. Będą na pewno patchowali. Nie widzę szczerze scenariusza, w którym uciekają z tonącego statku. Po prostu nie wydaje mi się, żeby GSC było takim typem dewelopera i też to jest... Oni bardzo mocno są powiązani ze swoim community i są blisko nich. Nie to, że nie mają w ogóle kontaktu z graczami i nie zrobiliby... Nie porzuciliby własnego dziecka, mówiąc najprościej. Bo też trzeba pamiętać, że to nie jest taka relacja, na przykład jak ma Ubisoft z własnymi grami, że to są tylko cyferki do zarabiania. Nie, Stalker to jest... produkt zrodzony z pasji twórców w GSC, w związku z czym jeżeli to dziecko, ten produkt już miał bardzo burzliwy proces narodzin, ale już przeszedł na ten świat, to nie porzucą go teraz. Więc o to jestem jak najbardziej spokojny. Zresztą twórcy już opublikowali na Twitterze taki list ukierunkowany do graczy, w którym mówią, że przede wszystkim wyrażają wyrazy wdzięczności za kupno, za ich wspieranie ich i pieniężnie, i niepieniężnie. Mówią, że wiedzą, w jakim stanie jest gra, będą patche i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym od razu mamy bezpośrednio po premierze kontakt z graczami, tak? Nie mamy żadnego chowania głowy w piach. A poza wszystkim to nie oszukujmy się. To, czego twórcy nie zrobią, zrobią moderzy. W sensie tak zawsze było ze Stalkerami i tu nie widzę powodu, żeby było inaczej. I tak już pojawiły się mody, które tam poprawiają jakieś kwestie optymalizacyjne, te mikroprzecięcia i tak dalej, a będzie tego tylko więcej. Jeżeli ktoś może pamięta, oryginalne Stalkery dostały, oprócz kwestii technicznych, takich modów poprawiających klatki czy coś, dostały mnóstwo modów dodających content, jakąś wyciętą zawartość, pamiętamy, Oblivion czy Lost Alpha. Ogromne mody, praktycznie standalone, oddzielne gry. Więc tutaj na przykład przy okazji Unreala twórcy mogą dodać jakieś narzędzia, które jeszcze bardziej ułatwiają moderom pracę. Także na bank już są mody, a z biegiem czasu możemy spodziewać się tylko coraz bardziej większej ilości ich i bardziej ambitnych. Także podsumowując te wszystkie wywody moje, ja będę sobie spokojnie siedział i czekał, tyle ile będzie trzeba czasu, czy to będzie parę miesięcy, czy rok, nie mam specjalnie z tym problemu, w sensie wytrzymaliśmy 14 lat, tak, co to jest jeszcze rok w te czy we w te. I jak gra w końcu zostanie doprowadzona do jakiegoś lepszego stanu technicznego, to jak najbardziej z większą przyjemnością wrócę do Zony, ponieważ wydaje się, że no, to co jest najważniejsze już jest w grze, czyli ten klimat, a wszystko inne jest tylko kwestią czasu. I to jest to, co bym polecił też innym stalkerom, którzy zastanawiają się, czy wejść do Zony już teraz, czy nie. Dajmy sobie na wstrzymanie, będzie tylko lepiej. Także tyle ode mnie. Klasycznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli ktoś zwłaszcza grał w grę, to jak najbardziej zachęcam do dzielenia się wrażeniami oraz do konstruktywnej dyskusji. Zapraszamy już wspólnie w moim imieniu i pana A na podcast w duecie, jak zwykle w poniedziałek. I tyle. Do usłyszenia do następnego.